piątek odbyło się spotkanie komisji konkursowej z dwójką kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suwałkach. Te dwie osoby zostały właśnie przez komisję przesłuchane. No i niestety konkurs pozostaje nierozstrzygnięty. Nierozstrzygnięty z uwagi na to, że podczas głosowania członkowie komisji zadecydowali porówno, że tyle samo głosów otrzymała zarówno jedna, jak i druga osoba. Zatem werdykt jest, jaki jest. Komisja konkursowa nie rekomendowała nikogo z tych osób z uwagi na takie głosowania, ani inne do zatrudnienia. Dotychczasowa dyrektor ośrodka ma sprawować swoje obowiązki tylko do końca października. Prezydent zatem powinien niebawem podjąć decyzję, kto przejmie jej obowiązki. Tutaj prezydent Suwałk ma takie pole manewru, że może ogłosić ponowny konkurs lub powołać na okres 10 miesięcy osobę, którą po prostu on osobiście wskaże do piastowania takiego stanowiska, ale jeszcze w tym zakresie, jakie będą dalsze losy powołania dyrektora w tej placówce oświatowej, nie zapadły. Kamil Sznel nie wskazał terminu, w którym prezydent zdecyduje o wybranej ścieżce postępowania, a pytany o to, czy ewentualnego wyboru dokona spośród dwójki startujących w konkursie, odpowiedział. Tak jak powiedziałem, decyzje jeszcze w tej sprawie nie zapadły, więc również i więcej szczegółów na tym etapie nie jestem w stanie udzielić.